Godzina 19 wybiła. No audio już powinno być ok. Zmieniłem wejście, czy wyjście, już nie pamiętam. Cześć Kotreno, cześć Arci, cześć Nathan, cześć Golden Guitar, cześć Olgier, cześć Cypher, cześć Michał, cześć Karol. Cześć Karol. Słuchajcie, nie wiem czemu tak się dzieje. Cześć Karolina, hej, jak punktualnie. Zobaczmy co tu mamy. Ja już jestem przebrany oczywiście, tylko jedna rzecz, muszę zdejmić czapkę. Ale już troszkę rzeczy nałapałem dzisiaj, także pokażę wam już troszkę rzeczy, które mam. Ponurkujemy sobie i myślę, że dzisiaj zrobimy odwiedzanko standardowo, bo dawno nie było. Cześć Kasiu, cześć Piotrek. Hej Piotrek, ciebie też dawno nie było chyba. Cześć pani designer, hej. Cześć Gamerteusz, cześć Emilka pewnie. Cześć Witek, cześć Mopujo, cześć Michał, cześć Iguana, cześć Zakatsu, cześć Wisek. Cześć Dioktio, cześć Kazik, cześć Kevra, cześć Anna, cześć Czajnikuś, cześć Martula, cześć Kakarot, witam, witam, cześć Tymek, cześć Ziemniakowik, cześć Giglu, hejka naklejka, cześć Kalembrion, cześć Boro, skąd mieć strój do pływania, no poza tym, że źle to napisałeś, to pokażę ci, cześć Kasper, witam serdecznie, cześć Jack, cześć Bradzan. Szkoda, że nie można pływać w rzece. No właśnie, no właśnie. Mam nadzieję, że to się z czasem zmieni. Czy takiej aktualizacji trzeba być? Ja napisałem, że to jest duża aktualizacja. Niestety nią nie jest. Tak, w końcu można pływać. Cześć Jakub Szczuka, cześć Jakub Hajdziński. Dobra. Make a donation. Cześć Kubi. Cześć Sand. Sans, przepraszam, Sans. Dobra, robimy make a donation. Troszkę nałapałem nowych rzeczy, ale już dużo już mi się powtarza, jak to jest niestety przy takich połowach. Kiba sobie grzecznie siedzi tam, nawet nie będę mówił jego i... Cześć Robert, siemanko! W ogóle mam dla was dobrą wiadomość, bo w zasadzie kilka dobrych wiadomości tak naprawdę. Cześć Darth Vader, witaj Lordzie. Mam kilka dobrych wiadomości. Odezwało się do mnie Western Digital. Będą testy dysków i karty do Switcha. A do tego udało mi się odzyskać kontakt do dystrybutora akcesoriów, m.in. PowerAI na Polskę. Więc będzie jeszcze więcej testów. Testów akurat akcesoriów, nie covidowych. Jak pływać? Zaraz wszystko pokażę. Zaraz wam wszystko pokażę. Cześć Kubikson, siemanko. Animal Crossing będzie co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, bo widzę, że i tak przychodzicie bardzo licznie na te streamy. Więc dwa tygodnie to myślę tak bardzo sensownie. Dobra, akurat idę sprzedać troszkę tego, co tam mam zduplikowane i nie jest mi potrzebne. Pani designer, doskonale cię rozumiem. Ja mam tak samo. Cześć Pretorski. O, cześć Lidia. Witam cię bardzo serdecznie. Ja mam tak samo. Dzisiaj odpaliłem tę grę na chwilę, popływałem trochę. A jak Cyberpunk? O Cyberpunku będzie materiał. Bo mi się podobało. Ja jestem zdziwiony tym narzekaniem, że gra wygląda tak sobie. Gra wygląda obłędnie dobrze. Z tego co wiem, to nawet build, który ogrywaliśmy, miał wyłączony ray tracing, więc tym bardziej to naprawdę dobra robota. Więc będzie materiał, pewnie jutro zrobię sobie taki dzień na nagrywanie. Obraz jest szybszy niż głos? Serio? Dajcie znać, czy tak faktycznie jest, a ja widzę, że muszę trochę green screen przesunąć. Czy będzie Live z Deadly Premonition 2? Na pewno. Nie pominę gry roku. Ja mam Switcha od tygodnia i bardzo mi się podoba. O, no to bardzo się cieszę. Cześć Azda, siemanko. 17 tysięcy, no not bad. O, no to cieszę się, Lidia, że nawet na chwilę. Ten mały brzdąc. Mówię wam, to jak z dzieckiem jest, to trzeba non stop monitorować. Ach, tu jesteś. Grałeś? Ech. Będę musiał później sprawdzić. Cześć chudy, siemanko. Okej, więc jak pływać? Pytacie o to? To jest dosyć proste. U nuków możecie kupić sobie teraz strój kąpielowy. I to jest... No tutaj macie taki. Ale mi się ten strój wybitnie nie podoba. Więc... cześć Mikury, siemanko. Więc
pokażę wam jeszcze w takim razie. Kupiłem ostatnio Animal Crossing i jest kozak. No pewnie, że tak. Pato, masz wolną rękę do timeoutowania za to. A ja patrzę, gdzie jest pies. Bo dostał kolację dopiero, więc obawiam się, że może być tam wesoło. Ej, 100 osób! No pięknie, a jak streamuje każdą inną grę, to jest dużo mniej. Ciekawe w ogóle, czy Nintendo da wsparcie Polsce. No, na razie nie spodziewałbym się. Ale pompują, mówiłem, że streamy będą co 2 tygodnie. Z Animal Crossing. Cześć Julia, siemanko. Cześć Szymon, siema. Ja też tak miałem, Cypher, że na rzecz The Last of Us poświęciłem trochę. W sumie to na rzecz innych gier ogólnie poświęciłem granie. To chyba nie, to nie tutaj. Na rzecz innych tytułów poświęciłem Animal Crossing. Nenenka, siemanko, Kiba dostał finally some delicious fucking food. Dokładnie tak, dokładnie tak. Zaraz, Nook Miles byłem przed chwilą? Nie, nie, właśnie nie w Nook Miles, okej. Ale jak wejdziecie sobie w Nook Miles, to tu macie też taki strój. No już go kupiłem, ale będzie dopiero jutro. Tak, aktualizacja jest już od dzisiaj. Cześć Obito, siemanko. Oglądam na telefonie, tylko się przywitam i oglądam dalej. Okej, Marksa, hej, hej. Dobra, zamykamy. Gdzie ten mały knuj? Jak mieć czwarty rządek ekwipunku? Wydaje mi się, że mój jeden z poradników pokrywa tę informację. Jesteś moim ulubionym youtuberem, bardzo lubię twoje filmy. Bardzo się cieszę, Olgier, dziękuję. I gratuluję ci dobrego gustu, oczywiście. No właśnie, ja mam tylko Animal Crossing. No to na szybkości, Story of Seasons niedługo będzie materiał na kanale, bo ta gra jeszcze, o ile dobrze pamiętam, nie wyszła. Wychodzi jakoś niedługo. Cześć Mateusz, siemanko. I jeśli lubicie Stardew Valley, bo myślę, że tak najłatwiej jest do was z tym dotrzeć, to Story of Seasons jest dla was. Cześć Emo, siemanko. Deszczowa pogoda, to masz pecha jakiegoś. Blair Witch działa zaskakująco spoko, no w Bioshocku będzie jeszcze materiał, o Ruinerze zresztą też. Dobra, no dobra, jak już mamy strój i maskę do nurkowania, o, mamy też muszelkę. Cześć Xavery, siemanko. Dobra, mamy w miarę pusty ekwipunek, no to no można wejść z plaży, ale jest to mało efektowne. Patrzcie, naciskacie A, no i się kąpiecie, no ale w kaszkiecie, no to tak słabo. Cześć Poison Ivy, hej! Drewnianą siekierę to dosyć proste. O, przyszedł Bączek. Srałeś czy szczałeś? Przyznaj się. Chyba sikał. Czy będę robił film o lore Animal Crossing? Myślę, że tak, aczkolwiek zeszło to trochę na drugi plan ze względu na to, ile jest nowości. Cześć Sagdos, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Magda. Cypher, no ja nie jestem zachwycony. Ja zdecydowanie nie jestem zachwycony. Uważam, że jedynka była lepszym tytułem. Zresztą no, powiedziałem w recenzji. Cześć Teba, siemanko. Dobra, więc tak, no wchodzenie z plaży jest mało efektowne, no i nie oszukujmy się, pływanie w kaszkiecie do najwygodniejszych nie należy. Buty zresztą też nie są najlepsze do pływania. Skarpety też nie bardzo. To już tak naprawdę pierdoły, niepotrzebnie nawet to robię, bo tylko zaśmiecam sobie ekwipunek oczywiście. Ale... zaraz stąd nie wyskoczę raczej, ale jak już pływać, no i od razu jakoś tak bardziej naturalnie jest. Cześć Emilka, już się witałem z tobą. Za spam będzie... no właśnie, będzie timeout. No i na bombę. Czy próbowałem Jump Rope Challenge? Szczerze mówiąc, jeszcze nie miałem okazji. Desperados 3, o, no właśnie, jestem ciekawy. Cześć Mroczny Kartofel, siemanko. Oto coś dla Karoli. Jak kartofel, to na pewno Karola się ucieszy. Dobra, i no bo pływacie domyślnie... O tak, w sensie trzymacie analoga. Spamujecie przycisk A, żeby pływać szybciej, Y, żeby nurkować. I spamujecie dalej A, żeby podpłynąć i automatycznie też złapać. No i mamy gwiazdkę. Spamujemy dalej to A, żeby pływać szybciej, bo no bo samo takie pływanie jest dosyć marne. Można znaleźć perły podobno na dnie tego morza nawet. O, chyba tę muszelkę już miałem.
Cześć Teba, no cześć, cześć, witałem się, ale chyba nie słyszałeś. Jaką grę na Switcha na dużo godzin? Animal Crossing. Albo Zelda, albo Mario Karty. Mikołaj, dziękuję Ci bardzo serdecznie za donate'a. Tylko ten donate chyba się nie wlicza. Mam nadzieję, że się wlicza na schronisko. Cześć Suga, siemanko. O! Przycina się obraz. Nie da się utonąć, nie da się utonąć, bo jak się zanurkuje i chcemy pływać jak najdłużej... Jeden legitny kartofel, no tak. Jeden potato. O, no to postać automatycznie sama wypływa. Ej, Folshark, to prawda, dawno cię nie było. O, chyba się zsuwa ze Snorlaxa. Co za mały gamoń. Boże, jaki on jest kochany. O, i tutaj mamy kolejny spot do nurkowania. No poznacie to oczywiście po wąbelkach. Cześć, Raszew, siemanko. Więc wszystko, co do tej pory znalazłem, to powtórki. Czy opłaca się kupić Nintendo Switch w 2020? Oczywiście, że tak. A ta z Animal Crossing była limitowana, więc raczej już nie będzie jej. Cześć Jakub, siemanko. Dalej powtórka. Coś ty ubrudził tego Snorlaxa. Dobra, mamy... No właśnie, 50 rzeczy było. Możesz mieć większy plecak. Nie, ten co mam to już jest max. Mam nadzieję, że z czasem dodadzą możliwość powiększania jeszcze, ale na razie się na to nie zanosi. Gdzie ten mały idzie? No co tam robisz? Bombel? Co tam robisz? Czymś ty ubrudził tego Snorlaxa. Czymś mokrym. Cześć Mikołaj. Wszystko w porządeczku. Tylko psa obserwować za jakiś czas. O, tak, goń swój ogon. Goń swój ogon. Nie no, dobra, no... Kiba, no, jesteś mądrzejszy niż to. Goni swój ogon. Jestem dumny z niego. Pokażę go wam na koniec streama. Ej, zostaw ten kocyk. Ech. Dobra. Mam nadzieję, że nie kup sztalem właśnie. Płyniemy dalej. Dobra, kolejny spot. I łowionko. Łowionko. O, coś ruszającego się. Aj! O! Nie, cholera, to już też miałem. Jak pływać? To już mówiłem na początku. Dobra, mogę jeszcze raz to powtórzyć, że musicie kupić strój kąpielowy u nuków i później maszować A, żeby pływać szybciej. Op. Najgorsze jest to, że już nie czuję potrzeby wracania do Animal Crossing, pomimo, że dałoby radę jeszcze parę rzeczy porobić. I ja mam tak samo trochę. Ja mam tak samo, bo... No bo, kurczę, powiem wam, że już nawet z tą rzepą nie chciało mi się latać ostatnio. Bo jak pomyślę, ile to jest zachodu, a niekoniecznie... Potem nie ma co robić z tym hajsem. To jest najgorsze. Jakby... Ja bardzo liczyłem, że wprowadzenie Reda będzie wiązało się z tym, że będzie on na przykład codziennie albo częściej z tymi dziełami sztuki i będą drogie, że będzie na co wydawać ten ciężko zarobiony hajs. A pojawił się Red i dupa. Oglądałem po kilka razy twoje filmiki na temat Animal Crossing i o Switchu, zanim długo kupię sobie Nintendo Switch z Animal Crossing i Mario Odyssey. Ja jestem przekonany, Zium, że będziesz zadowolony. Dobra, cały czas mam powtórki z tego, co widzę. Cześć Lena, siemanko. O, widzę, że się przycina czasem obraz. Zastanawiam się, od czego to wynika. Oglądam, jak wyławiasz morskie artefakty, a sam to robię. Ja myślę, że to dosyć częsta praktyka. Same powtórki.
że macie odpalone Animal Crossing w trakcie, jak ja gram. Także widzę po Instastory, że tak to najczęściej wygląda. O, buteleczka jest. A teraz jak Menel zabrzmiałem trochę. O, buteleczka, kierowniku. Jeszcze troszkę wolnych slotów. Och, kolejna powtórka. No dobra, będzie na handel. Tu nic nie widzę. O, mamy. No ja już jednego kraba wyłowiłem. O, dupa, tak. Sea pineapple, no na pewno. Sea pizza, na pewno. Hawajska. Fuh. Kupiłem Animal Crossing, a jeszcze zbieram na Nintendo Switch. Aha, okej. Ale rozumiem, rozumiem. No, gra jest fantastyczna i pierwsze godziny, pierwsze setki godzin, no, nie zapomnę ich nigdy. To moje osiągnięcie z tego roku, że tyle grałem w Animal Crossing. Perła, wow, gratuluję, Eryk. Kiedy wychodzi Black Switch? Black Witch? A Blair Witch w ogóle? Blair Witch już wyszło. Ten ładny sklep, który ja mam, odblokowuje się po 30 dniach. Od wybudowania Nook's Cranny i po wydaniu chyba 250 tysięcy. Kubikson, tyczkę będziesz dostawał wraz z postępem fabuły. Tutaj nie ma żadnego sekretu jakiegoś. Słuchajcie, kupiłem tego pada z AliExpress, tego Xenoblade'owego, bo chciałem sprawdzić te wszystkie doniesienia, że teraz są podobno lepsze. Szczerze mówiąc, nie jest lepszy, bo on... cześć Kamil. On piszczy zamiast wibrować. On wydaje taki wysoki dźwięk strasznie. Będę musiał to wrzucić jakoś w którymś materiale. U mnie cały dzień dzisiaj pada na wyspie. Nie wiem, jak tam u was. Cześć Tunek, siemanko. Jak widzicie, ogród mocno zaniedbany, dawno mnie tu nie było. O, ale mogę zostawić jeden recipe. Drop item. Tak, to same powtórki. O, czemu zresetowałaś wyspę? Jestem ciekawy, bo ja w sumie tego jeszcze nie robiłem. I w sumie nie mam w planach nawet. U mnie wczoraj krętacze się rozbudowały. O, no to gratuluję. I want to sell. Tak naprawdę to wszystko możemy sprzedać. Bo i to już miałem. To też, to też. To też, to też, to też. To też, to też. Jestem prawie pewien, że to miałem, ale na wszelki wypadek zabiorę. Nie, na pewno miałem. Na pewno miałem. Nie wchodzę, bo zaczynam mieć depresję przez to. No, trochę tak jest. O, The Last of Us 1, jak ci się podoba? Sold. Rekiny, no ja chyba rekiny już wszystkie wyłowiłem, tak mi się wydaje. Ale ja lubię, jak pada, nie trzeba podawać kwiatków. O, to prawda, to akurat prawda. Dobra, poczekajcie, ja zrobię chwilową, szybką przerwę, zobaczę, gdzie on się zlał, bo mam dziwne wrażenie, że się zlał i przyszedł z mokrą łapą. Także sekunda i jestem. O, tu jesteś, mały. Cześć, bąbelku. On się położył obok biurka, ale no w tym wypadku i tak idę sprawdzić, bo no co się tak patrzysz spod byka na mnie, dzieciaku. Czekajcie, zaraz jestem.
Mój kulturalny pies chyba się nie zlał nigdzie. Muszę mu zacząć blokować dostęp do niektórych pokojów. Ale wygląda na to, że bardzo grzecznie się zachował i niczego nie podlał. Więc, halleluja. Ale to mówię, dwuponadmiesięczny pies to jest jak małe dziecko, trzeba non-stop mieć oczy za nim i patrzeć, co robi. Dobra, nadrabiam czat. Czy słyszałeś o Nightmares 2? Nie, nie słyszałem. Skorpiony są dalej. O, no położył się przy fotelu. Cześć Waszka, siemanko. Daj mu żyć swoim życiem. No, tylko że ja mam parkiet drewniany, więc tak trochę szkoda go. Widziałeś nowego pływającego NPC? Tak, dostałem już od niego jakiś recipe, także będę musiał później sprawdzić jaki. Przepraszam, ale o. Cześć Ducati, siemanko. Klimaty wakacyjne, chociaż trochę pada, więc to takie wakacyjne wakacje w Polsce. Fajne, chociaż pewnie inny odbiór tej gry był w momencie. Oczywiście, oczywiście, że tak. No ta gra się trochę już zestarzała, także wiesz. To na pewno wpływa też trochę na odbiór, ale wtedy to była perełka. Dobra, to już jest donated. Jak widzicie, tych sea creatures nie ma tak dużo. To jest kundelek. Cześć Jan, siemanko. Dobra, idziemy jeszcze raz wskoczyć do wody. Ja się zastanawiam, czemu tak ścina momentami. Najwyżej zmienię jeszcze jedno ustawienie i może będzie dobrze. Nie, ja od początku wiedziałem, że chcę przygarnąć psa, nie chcę żadnego z hodowli. Ja chciałem kundelka. A ten maluch podszedł do mnie w domu tymczasowym. Zaczął mnie gryźć buta. Położył się przy tym bucie i już wiedziałem, że to będzie mój pies. Hej Mateusz, dziękuję ci bardzo za zostanie spornikiem, ale czemu mi nie wyświetla na top czacie? Dziwne. Szpitalny boss przypominał mi bardzo Resident Evil, więc miałem taki dysonans też trochę. Wielorasowy, racja, wielorasowy. Miałem taki dysonans, bo jednak no... Właśnie to mi się podobało w The Last of Us, że nie było takie bardzo przerysowane, jeśli chodzi o wymyślanie tych potworów. Natomiast tutaj było takie... no jest fajny, jest fajny. Nie, w tym roku raczej nie będzie Directa, to znaczy Nintendo mówiło, że... No to wszystko przez pandemię oczywiście trwającą na świecie, ale że mają jakiś inny pomysł na zaprezentowanie swoich nadchodzących tytułów. A zresztą no trochę tego mają, trochę tego mają. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Złapię, 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 dobrze. A, gazami krab, już go miałem. O, widzę, że się tnie. Dobra, jeśli jeszcze raz mi się przytnie obraz, to zmieniam jedno ustawienie i powinno być dobrze. Polshark Minecraft! Teraz... Ojojoj, jeśli jeszcze raz się przytnie. Dziękuję ci bardzo, Polshark, za dołączenie do wsporników. No i gratuluję. Dobra, to teraz czekajcie. Właściwości. I zrobimy tak. Dobra, teraz będzie zniknie obraz, a to znaczy u mnie zniknął tylko. Mam nadzieję, że u was nie zniknęło. No i dobra, i zobaczymy. W ogóle wczoraj miałem jakieś bytki w zasilaniu. Już się bałem, że mi zasilacz padł od monitora, a już raz mi się to przytrafiło i kosztował mnie 300 zł taki zasilacz. To dalej taniej niż monitor za 2700. Ach, kolejny. Ale mniej więcej tak jest, no musisz sobie żyć po prostu tam, już nawet nie pamiętam w jakiej kolejności się to wszystko robi, ale no, trzeba kupować rzeczy, nie wiem czy możesz już działki, chyba nie. Cześć Daniel, witam cię bardzo serdecznie. Ja muszę sprawdzić do kiedy mam embargo na Story of Seasons, bo będzie materiał oczywiście czy warto kupić i szczerze mówiąc ja jestem prawie przekonany, że dużo z was może tę grę kupić. O, Kamil, bardzo fajne pytanie. Od czego to się zaczęło? Wiesz co, tak naprawdę to się zaczęło od mojego przyjaciela maniaka, który zaczął sobie dokumentować swoją kolekcję gier na YouTubie. Na początku właśnie to było przedstawianie tego, co kupił, co ma.
A ja w tym czasie też prowadziłem z nim na początku bloga o grach i stwierdziłem, że w sumie skoro maniak może to robić, to czemu ja bym miał nie spróbować? I tak się zaczęło. I na początku bardzo nie wiedziałem, jak chcę to prowadzić. To było bardzo widać, że nie wiedziałem do końca, co ma być na tym kanale. Aczkolwiek jestem bardzo zaskoczony teraz, jak widzę w ankiecie najnowszej zakładce społeczność, że chcecie powrotu Let's Play. Moje Nintendo w końcu powitało Animal Crossing. Fakt o tym, że portfel jest pusty, można pominąć. Tak, no to pomińmy w takim razie. Co myślisz o tym, że The Legend of Zelda Breath of the Wild jest nie jest po polsku? No, co mam myśleć? No nie jest, no i tyle. A racja, Raszew, zapomniałem zupełnie, że ten film nagrałem i trochę tam opowiada o tym. O, dawaj, 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 łap. Tak! Nowy! Chipsy, Life'u, Kubaki i Maraton Animal Crossing. Zero potrzeb, zero testosteronu. Dokładnie. Nintendo nie ma po prostu wsparcia na język polski. Tak naprawdę nawet nie mamy oddziału na Polskę. To znaczy, no mamy dystrybutora na Polskę. O! Fajne masz emotki. Ja dziękuję, ale muszę trochę je rozbudować. Myślę, że do mojego Czesia muszę się odezwać po jakieś nowe emotki. O, to w sumie dobry pomysł. O ludzie, tak, poproszę let's play'e. No to Karolina, głosowałaś w ankiecie na społeczności, czy tak siedzisz tylko tutaj i lurkujesz? Właśnie jestem ciekawy, czy let's play'e godzinne takie? Dużo ludzi nie zna angielskiego w Polsce. No to trochę kalectwo jest, no. Co ja mogę powiedzieć? Angielski powinien być jak drugi język, no. To znaczy, powinien być jak drugim językiem. Czy masz swój pierwszy film na kanale? W kwestiach technicznych... To tak daleko można... No, można daleko wypłynąć. Ale jest siatka, oczywiście. Mam mój pierwszy film na kanale. To jest bodajże... Unboxing Wiedźmina 3. Nie można pływać na wyspach, niestety. Tak! Nowe! Ja płynnie mówię, i tak wolę grać po polsku. Ale szanuję, ale no rozumiesz. Ale był też angielski kanał kiedyś, który prowadziłem w całości po angielsku. I to było przed tym kanałem w ogóle. Więc... O, Piotrek dobrze mówi. Piotrek, w ogóle co u ciebie? Jak się trzymasz, stary? Dobra, o, mamy kolejne. A jak miejsce w ekwipunku? Oczywiście, jak maszujecie A, żeby płynąć szybciej, to wtedy postać, no... Powiedzmy, że pływa szybciej, ale nie reaguje na komendy, więc nie wejdziecie do inwentory, nie możecie sprawdzić na telefonie. O Jezu, znowu ten. Z Arkham Knight to chyba była cała gra. Tak, nie, ja oczywiście uważam, dlatego bardzo gonię za błędną ortografię i gramatykę, bo polski trzeba szanować, jak najbardziej. W końcu dzisiaj mam Nook Shopping w telefonie. No tutaj. Dobrze to słyszeć, Piotrek. Dobra. Ładnie idzie. O, mamy kolejny. Ktoś pytał o język obcy, ktoś powie angielski, to na nich nie robi... No właśnie, o to mi chodzi. Dobra. To? Że bardzo wierzbią Japonię? To była ta aktualizacja do Animala, że umiesz pływać. Dokładnie tak. Tak, Tomek, no oczywiście, pełna zgoda. Właśnie też się zastanawiam, jak zrobić Nukshow, a trzeba złożyć 100 zamówień. Dokładnie. Fall Shark, a mógłbyś mi na Discordzie podesłać, albo ja sobie zaraz skopiuję.
Nook Shopping w telefonie to jest 100 zamówień w automacie. Ech, to też już mam, już kilka razy miałem zresztą. Dobra, Polshark, ja już cię zapisuję. Tak, dobra, zapisane. Dobra, nie musisz mi na Discordzie podsyłać, ja już mam wklejone. Pamiętajcie, że jeszcze w sierpniu czeka nas update i zobaczymy, co wtedy będzie, bo jeszcze nic nie ujawnili. O losie, ale jakby w grudniu dali faktycznie kopalnię i tak jak jest w Harvest Moonach, czy Story of Seasons, czy Stardew Valley, że schodzicie na kolejne etapy. O Jezu, ale to by było dobre. To mnie właśnie trochę porwało teraz w Story of Seasons, chociaż tam jest straszny grind. Tam trzeba grindować okrutnie. Ale to będzie w materiale już na kanale niedługo. Ach, znowu to samo. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. O, samo przypłynęło do mnie. Mały sobie siedzi przy fotelu. No, multicrafting to jest coś, co już dawno powinni dodać, tak naprawdę. To powinno być po premierze dodane. Ja myślę, że walki by nie zrobili. Czy w tym roku będzie jakaś edycja Nintendo Switch? Nie mam pojęcia, pewnie z Pokémonów. Ja widziałem spoiler, że nowa wersja daje pirackie... Oh my god, super! Cześć Keripe, siema! Cześć Marta! Co to za spóźnionko? Tutaj już dobre polowanie jest. Ale ucieka. Na razie nie mam planów, żeby robić stream z Mario Kart. Czy... Wow! Jeśli chodzi o Tsushima, to myślę, że Sony podeśle kodzik. I może to będzie jedna z tych gier, która trafi właśnie na Let's Play. Ale na pewno będzie coś z Tsushima. Cześć, zdrowy Chiefs, siemanko. No już mam, więc wymienimy sobie. Haha, jadę szybko z pracy, wpadam powiedzieć cześć i chwilkę posłuchać, jak się bawisz. No to bardzo miło, bardzo fajnie. Dobra, release. Cześć, Emilka, siemanko. Kubikson, nie dodam cię. Rozdawanka dzisiaj nie ma, bo to taki stream tylko z okazji... z okazji update'u. Przy okazji następnego streamu zrobimy sobie rozdawanko. To będzie 8 milionów. It's so big. Widzę, że ta emotka z moim rozdziawionym ryjem się czasem przydaje. Cyk, do wody. I skoczyli. No, kochany położył się tutaj. Dobra, to mogę wywalić, bo to są glony, no to niekoniecznie. Forget it. Cześć, Ninus, siemanko. Rozdawanko następnym razem. Sea Grapes. Forget it. A, więc zacząłem mówić o tym, że Western Digital odezwał się, że mają dyski dla graczy do testów. Podeślą mi jakoś w poniedziałek pewnie będą. Plus kartę do Switcha, ich oni mają takie właśnie te fancy na licencji Nintendo. Do tego kontakt z akcesoriami znowu odzyskałem. To też do wywalenia. Let it go. No i cały czas czekamy na sytuację z LEGO Mario. Bo nie ukrywam, że chciałbym zrobić o tym materiał, bo jestem bardzo ciekawy. Mam trochę problem. Cześć Nemezis, hej! A, to ty już dostałaś 4 miliony. Jezu, widać to. Chytra baba z Radomia. Dobra. No, forget it, forget it. Dobra, idziemy w takim razie oddać do mojego ulubieńca nasze zdobycze. I zobaczymy.
O, tutaj ma problem czasem z wypływaniem. O. Nie no, czuję się jak na wakacjach. Jeszcze mam wiatrak włączony, więc czasem mi zawieje. Cześć Marta, hej! Olgierd, wiesz co, sam ci dam tego timeouta. Pyk. Cześć Bartek, siemanko. Ileż można spamować? No i piesio śpi. Znowu kredyt? O rany. Na co tym razem? Make a donation. A racja, to może być gotowanie faktycznie. Dobra, 3 nowe rzeczy, fantastycznie. Cześć Adam, siemanko. Dobra, słuchajcie, update oczywiście ukazał się dzisiaj i zobaczmy... hej, ja sobie pooglądam ciebie. No i bardzo fajnie, Etera, miłego oglądania. Gotowanko, no... Piesior dobrze się chowa, czasem jest trudny, w sensie no nie chce się czasem słuchać, a to czasem jest bardzo niebezpieczne, mam w ogrodzie trutkę na ślimaki wysypaną i muszę go pilnować, żeby jej nie zjadł. Dobra, no to kurczę, nieźle idzie tak naprawdę, jak na pierwszy dzień i myślę, że część będzie też jeszcze... dodawana w innych porach roku, mam nadzieję przynajmniej. O, no i pięknie. Close. Fantastycznie. Jezu, jak się cieszę, że mam ten Nook Shopping już w telefonie. Tak, dokładnie, jak to szczeniak, ale jest wyjątkowo kumaty. Jest niesamowita frajda z tego, jak widzę, jak on się zmienia, jak on słucha się, zapamiętuje. No... Miałem jeszcze tydzień temu niesamowity problem z tym, że bardzo chciał gryźć po rękach. I nawet na tyle lubił gryźć po rękach mnie, że przychodził i szczekał na mnie, że mam mu dać rękę do gryzienia. No ale już go oduczyłem tego. Już go oduczyłem. Najgorsze, że on nie tylko chciał właśnie mnie gryźć po rękach, ale też jak go tuliłem na przykład, to chciał mnie gryźć nos. To już po prostu robił hap. I chciał gryźć nohala. Więc się ponoć upodabnia do pana. Nie, ja mam tylko dzieci. Okej. No to nic dziwnego, że on w sumie teraz śpi. To dzisiaj było urocze, ale byłem taki jakiś niewyspany. Cześć Naxil. Byłem niewyspany i zrobiłem sobie drzemkę w środku dnia. I jak się obudziłem, to patrzę, a on ma drugie posłanie u mnie w pokoju. Bo no, spanie samemu nie wychodziło mu wybitnie. Więc obudziłem się, patrzę, a on sobie leży na tym posłaniu i też kima, więc tak mówię, o, my boy, my boy. Teraz też kima. No zjadł, więc mam nadzieję, że pośpi do końca streamu i później go zabiorę na spacer. Gratuluję, Gamerteusz. Ja właśnie też bym chciał znaleźć perły, no. Dlatego też wróciliśmy do tej wody. Bartek Gaming, dzięki wielkie za suba. Gra się chyba już w ogóle nie przycina. Mam nadzieję. Słuchajcie, w ogóle jutro będę nagrywał też kolejne rzeczy na kanał, to będą też kolejne akcesoria. Może w poprzednim wcieleniu był piranią, bardzo możliwe. Tak, z kamieliny już mam wszystkie. Mam pełen komplet. Dlatego już nie zbieram i te dziury zostają takie, to znaczy dziury, no. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ach, oktopus. Już miałem dzisiaj kilka razy. Muszę zobaczyć, co w poniedziałek sobie po... Od kiedy jest? Od dzisiaj. Dzisiaj jest duży update, dlatego ten stream nazywa się Duży Update, czy Wielki Update. Mogłem dać potężny. Mam nadzieję, że w sierpniu będzie potężny update. Ciekawe, czy cień też ma znaczenie. Może mieć w sumie, może mieć. No, ktoś tu się spierdział. I to nie byłem ja. Dzięki, piesku. Dobra, tam wiatrak wieje. Nie, pływanie dodali dzisiaj w aktualizacji. Oto coś małego chyba jest. No, hej.
Lucy i Slack. No właśnie, czyli cień ma znaczenie. E? Okej, okay, let it go. Dobra, muszę iść sprzedać. Okej, okay, spory cień. Well. Ty tu masz farta. Następny live w poniedziałek oczywiście. Nie wiem, czy to będzie Animal Crossing. Możliwe, że nie. Raczej nie. Nie, raczej nie. Bo teraz mamy stream z Animal Crossing. A więc myślę, że... W ogóle Animal Crossing myślę, że przeniesiemy na piątki. U mnie i tak życie imprezowe w piątki nie istnieje już od jakiegoś czasu. A COVID dodatkowo w tym pomógł. Więc myślę, że piątki są całkiem spoko. Dobra, biegniemy sobie. Żona się uciszy. To jest niesamowite, ale przy okazji właśnie Animal Crossing bardzo dużo kobiet zaczęło grać na Switchu. I właśnie w tę grę. Także to jest super. Super, bo myślę, że dziewczyny mogą sięgnąć po więcej tytułów potem. Deadly Premonition, a to już będzie miało premierę wtedy? Jeśli tak, kurczę, muszę napisać do Lukasa, że no chcę pudełko. Cześć Piopio. I dziękuję ci za suba. Cześć Pocket Trainer, siemanko. I want to sell. O, widzę, że takie spadki są, jakby się przycinało trochę. Tyk. No, mam nadzieję, że u was jest jednak lepiej. Nie znalazłem nic nowego z tego, co widzę. Nie, wszystko już miałem. Cieszy miało być. Okej, okay, no na pewno się ucieszy, a może przy okazji też uciszy. Ale do Deadly Premonition to bym chciał jednak skończyć jedynkę. Bo z tego co słyszałem, to wypada znać jednak jedynkę przed premierą dwójki. Więc znalazłem kraba. A no to kraba to ja też miałem. Teraz spróbuję jeszcze znaleźć perłę. Ja swoją przygodę z Twitchem zacząłem od Zeldy, męczyłem rodziców 3 miesiące. No ja też zacząłem od Zeldy. Mój ulubiony villager to chyba Goldie. Może warto by było zrobić jakiś stream jeszcze z Deadly Premonition, zanim dwójka wyjdzie. Może właśnie w poniedziałek to jest ten dzień, kiedy będzie znowu Deadly Premonition. Coś małego chyba. Perła! Perfect! Fantastycznie, one są dosyć rzadkie z tego co pamiętam, zaraz zobaczymy sobie zresztą. O, okej, okay. Perła nie wlicza się do Sea Creatures, no i słusznie, dobrze. Muszę sprawdzić ten recipe, który dostałem, bo wydaje mi się, że go nie realizowałem jeszcze. Okej, okay, octopus. Mermaid screen, okej. Okay. Trzeba będzie zobaczyć, jak się to robi. Może zrobimy, jeśli mam składniki. Zresztą on mówi, mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna. Nawet próbowałem ostatnio w to grać na lajcie, bo leżałem sobie w łóżku. Ciężko. Ciężko. Tak, tak, tak. I perły pewnie się sprzedaje za dobry hajs. Na razie nie mam planów grać w Minecraft Dungeons, bo słyszałem, że jest strasznie krótkie i nie chce mi się pakować w to hajsu. Okej, okay, Welk już miałem. Najbardziej chciany villager to oczywiście Raymond. Jest szał na Raymonda. Muszelek z plaży i pereł. No dobra, o Jezu, pereł. Ilu pereł? Dopiero jedną znalazłem, bez przesady. Okej, okay, slate pencil. To już też miałem, także
myślę, że zrobimy tę rundkę ostatnią w wodzie i zacznę odwiedzać wasze wyspy. No bo chyba chcecie odwiedzanko, co? Dwie sztuki. Damn it. Może się znajdzie teraz. Jeśli grasz co 2-3 dni, to usypiać. To nie ma znaczenia tak naprawdę. Nic się nie stanie, jak będzie uśpiony. Nic się nie stanie też, jak będzie wyłączony. No, szał na Raymonda wynika z tego, że to jest nowy villager i tyle chyba. I ma fajne mieszkanie. Serio, nie widzę innego wyjaśnienia. Nie, nie trzeba zamówić przez Nook Miles. Kupuje się go w Nook Stopie. Nie wiem skąd to się wzięło, jest inny strój do zamówienia stamtąd. Jak wyłączyć Switcha? No właśnie, mało kto chyba to robi tak naprawdę. Ale... musisz długo przytrzymać przycisk Power i wejść w Power Options. Kurczak Benedict. Michał, to może twoja wyspa jest gotowa na odwiedzanie? Cześć Jakub, siemanko. Ach, już myślałem, że perła, ale nie. Sto lajków? O, okej. Nie, dzisiaj nie ma rozdawania. To już mówiłem wcześniej, że... No, Nook Stop to jest Nook's Cranny. Tak naprawdę. Źle powiedziałem. Dokładnie tak, dokładnie. Cześć Kromka, siemanko. O, Mario, dziękuję. To zaraz zrobimy salto. Moja jest gotowa, mam milion wpastów, bo dawno nie grałem. Zawał byś dostał. To na pewno. W sumie nigdy nie wyłączałam Switcha, chyba że sam się wyłączał. Ja też nigdy nie wyłączałem. Żyję sobie powoli miesiąca, więc szału nie ma. No zobaczymy, zobaczymy. Niedługo formularz podeślę. Ech, znowu chwasty. Tak, w gablocie. Dobra, to wyjdziemy teraz i zrobimy sobie salto. Patrzę, czy to rekin, ale to raczej Seabass. Uzależnienie od pereł pewnie potrwa... tydzień. Dobra, tu nie będzie tego widać, bo statua wolności zasłania. Ale tu gdzieś jeszcze miałem skałki chyba. Aj, duża ryba. A z pomostu możemy skoczyć. O, i tutaj zrobimy. Hej, nie zrobił salta. Szukałeś mnie, Mario. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Tym razem może z pomostu. Dupa! Co za oszust. Zapamiętam to sobie. Tak, dlatego ktoś mi kiedyś... To jest perle to, co mówisz. Ktoś mi kiedyś skomentował film z poradami do Animal Crossing, że po co taki film? Ta gra jest o poznawaniu. Tylko, że ludziom się nie chce. I dlatego pierwszy film z poradami... Ach, musisz biec, okej. Dobra, no to jeszcze raz. Pierwszy film z poradami ma ponad 20 tysięcy wyświetleń. Więcej niż recenzja. Także, no, ludzie chcą gotowych rozwiązań. Ludzie są leniwi. I... No, tyle. O, jak poległo dziecko. Dobra, biegnę. No... Okej, okay, widzę, że to jest grubsza sztuka. Okej, okay, biegnę. Tak jest! Dziękuję, dobra, dziękuję. Działa. Czyli musicie trzymać B i nacisnąć dwa razy A, z tego co widziałem. A może raz wystarczy A. Dobra, znowu chwasty. Może coś się w końcu robi salto. No robi, robi.
No, poszło, poszło. Tym razem poszło. O, co mamy? Ach. Siema, Oskar. Szczerze to maszowanie, a trochę mnie wkurza. Cześć, Cynamonik. Siemanko. Ile godzin w Animal Crossing? Nie wiem, czy przebiłem 400. No nic, fajnie było wreszcie zacząć na żywo. Do zobaczenia czat. Do zobaczenia panu. Dbaj o kibę. Dbam, dbam. Dziękuję, Tomek. Trzymaj się. Zostało to 3 razy na tak. Co oprócz pływania zawiera aktualizacja? No tak jak ktoś wspominał, jest Gulliver sezonowy, to znaczy sezonowy. W takim pirackim stroju, z tego co właśnie było pisane tutaj, daje pirackie przedmioty. Są przedmioty nowe sezonowe w Nookstopie. Ale jeśli chodzi o nowe mechaniki poza pływaniem, to nie ma. No oczywiście jest zbieranie właśnie tych żyjątek wodnych. Nowy NPC daje wam przedmioty do kraftowania z pereł. A piesek bardzo dobrze, właśnie sobie śpi. No tutaj patrzę jak śpi. Nie będę go budził. No nowy NPC pojawia się randomowo jak skalopki wyłowicie. Tak, sięgnięty z Pirate Bay. Trackera. O, to raczej znowu ślimak. Nie, akurat nie. Zbieranie filmów na płytach bywa ciekawe. W Polsce nie wydano Zombieland 2. A tak, czeskie wydania mają polskiego lektora. To jest ciekawy case. Ale ja też zbieram filmy i na przykład ostatnio kupiłem... Kurczę, już nie pamiętam co to było, ale... kupiłem coś w steelbooku... A Blu-rayowym 4K z Anglii, akurat z Anglii, ale szło z Hiszpanii, no bo to zawiódł, więc i był polski, ku mojemu zaskoczeniu, co w zasadzie się nie zdarzało do tej pory w tych wydaniach, także o Kamil, trzymaj się w takim razie, dzięki, że wpadłeś, cześć Sweet Strawberry, let it go. Przy czeskim lektorze można się pośmiać, a to na pewno. Dobra. Robaki też mocno zaniedbałem, więc to też będę musiał podgonić trochę. Ależ on słodko śpi. Dobra. Żebym perły tylko nie sprzedał, muszę się pilnować. Octopus... pyk, pyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, mamy wszystko. Ja jestem dumny, bo dorwałem ostatnio pierwszy Mortal Kombat na DVD w polskiej wersji. To jest guilty pleasure, to jest totalny guilty pleasure, tak. Ten film jest zły. Jak na tamte czasy, to był super. Chciałem napisać, żebyś pokazał tego słodziaka do kamery, że największy słodziak teraz streamuje. największy słodziak to śpi akurat tutaj obok. Cześć twoja stara tatu. No zobaczyli, że ciebie nie ma, to wyszli. Dobra, idziemy w takim razie do domku zostawić trochę rzeczy i zaraz wrzucę... zanim zacznę zrzucać rzeczy w domku, to wam wrzucę oczywiście magiczny mój plik, czyli wielkie odwiedzanko. O Jezu, jak ja nie lubię, jak kurz na elektronice się zbiera, to jest najgorsze. Dobra, to mogę zamknąć, to też. I jest wielkie odwiedzanko od razu otwarte. Fantastycznie. Witaj, Adrian. Witaj. Share. Zresztą to nie umówmy się. To nie jest typowy dzień na streamy. Delete all responses. Ok. Shorten URL. Copy.
Dobra. Idę sobie popływać i połapać jakieś meduzy. Jaka ta gra jest dobra. Jest fantastyczna, to prawda. A ja już widzę, że... widzę, że zaczynacie wrzucać na story. No, Kamil tylko wrzucił. Terrorystka też gdzieś ogląda. O mój Boże, jak słodko. Świnia różowa miała dymek nad głową? Okej, to zaraz zobaczymy. Dobra, high top, swear. Strip socks może też być. Założymy kaszkiet. A ja sobie chętnie popływam w odwiedzinach u was. Mam nadzieję, że się da. Cześć, Krzysiu. Kiwa, jest, kuwa. O, mniej więcej tak to wygląda. O, całkiem spoko outfitik na odwiedzanie was. Zamiast maski oczywiście zakładam moje januszowe oksy. Właśnie wróciłem po 10 godzinach tyrki. No i bardzo słusznie, no ale stream zostaw sobie odpalony. I zostań z nami. Zostańmy razem. Putin storage. Putin, hehe, Putin. 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 Nie, nie, drop item. Putin. Putin. Później będzie, że Kubaka szeruje kremlowską propagandę. Oval glasses. Nie potrzebuję teraz. Putin storage. Dobra, to nauczymy się tego. I zobaczmy. Jestem, oglądam. Cynamonix, tak naprawdę jedną i drugą grę trzeba kupić. To zależy tylko od ciebie, co chcesz grać teraz. Nice! To zrobię. Bardzo fajnie, że przygarnąłeś tego cudnego psiaka. Fajny jest. Jest zawładnął moim sercem. Absolutnie. Ja dopiero endgame zrobiłem. No to tak naprawdę początek dopiero, tak jak tutaj mówimy. Okej, czyli tak jak było mówione, dwie perły, giant clam i sand dollar. To widzę, że muszę zacząć zbierać. Chociaż nie, no nie chcę. No może później na wymiankę komuś dam, ale no ja nie będę tego miał przecież u siebie. Dobra, zobaczmy, co świnia myśli. A w sumie jej chłop ptasz jeszcze jest na wyspie, więc... No, wątpię, żeby ona się chciała wyprowadzić. Skrzynka oczywiście jest pełna, jak zwykle. Cip, świnko. No leży i śpi. Najadło się dziecko i śpi. O! Zaraz. Zaraz. To prawdziwy rogacz. Halo, pamiętacie, co tu się ostatnio działo? Świnia jest naprawdę dobrym. Chciałem powiedzieć, że... chciałem użyć słowa, którego nie powinienem używać na kanale Family Friendly, więc powiem, że naprawdę jest bardzo towarzyską osobą i zaprasza nie tylko kobiety, ale również mężczyzn na spotkania. Ja dopiero... czekam na update z możliwością gotowania. O Jezu, to będzie Makłowicz wtedy. Cześć Robert, siemanko. A cóż to za streamowy poniedziałek przy piątku? A, Robert, no jest aktualizacja do tego Animal Crossing, także chciałem od razu, żebyśmy ją zobaczyli. O, proszę! Dzień dobry! Pinki pozbyłbym się. Orgia, dokładnie. No oczywiście, że wiem. Jak przeprowadzę się do nowego domu, grubo zastanawiam się nad streamingiem gier. Może jakieś porady tak na początek. Nie inwestuj za dużo na początek w sprzęt. Kup sobie jakieś proste rzeczy do streamowania, żeby się przekonać, czy cię to jara. Nie zrażaj się na początku, jak będzie mało osób i po prostu rób swoje. I to są takie rady na początek. Resztę techniczne rzeczy to jest wszystko do ogarnięcia. Co to za update? Robert, już ci mówię. Jest to update, w którym można w końcu pływać. Pojawiły się też dzięki temu
morskie żyjątka, które można łowić z dna oceanu i zanosić do mojego ulubionego Blattersa. Dobra, zobaczmy, czy świnia jeszcze jest. Słuchajcie, zaskakująco ten pad z AliExpress naprawdę spoko działa. No, analogi oczywiście nie są idealne. Leścinek, dzień dobry. Kamil, oczywiście jak będziesz miał pytania, będziesz bliżej realizacji tego pomysłu, to dawaj, ja ci chętnie pomogę, chętnie ci podpowiem. Więc śmiało. Patrzę, tu ślimak chyba, tak, ślimaka już mam. Pływanie jest super, no jest naprawdę spoko. A co, w tym pewnie nie wejdę, no nie, no dobrze, to przemyślane. Dobra, te kwiatki będę musiał z nimi zrobić w końcu porządek. Ale wybiła 20, więc zobaczmy, jak tam lista waszych wysp. O! Bardzo mało jest. Jestem zaskoczony. W ogóle po twojej redce słuchawek HyperX zakupiłem je, bo były w Euro AGD za 139 cebulionów. One są bardzo spoko. Najadę ci chatę. Nie, ja jestem bardzo zadowolony. Trzeci miesiąc rozkminiałem zakup Animal Crossing New Horizons, czy to dla mnie. Teraz 1 milion bez na koncie, Raymond na wyspie i jest zajawka. O, no i proszę. Cześć Michał w ogóle. Czyli jak rozumiem, Raymond na wyspie, milion belsów, kotek na kolanach, zero testosteronu. Grałem w Setsune, tak, grałem jakiś dawno temu. Mało wody dzisiaj piłem, także teraz się trochę nawadniam. Słuchajcie, u was też jest tyle komarów, ja wychodzę z małym na spacer, to po prostu w zasadzie nie ma już sensu, żebym siebie psikał. Psikam po prostu dookoła, tworząc taki bułgarski prysznic. Tak, do odwiedzania trzeba mieć online. Co zrobić, żebyś przyszedł na poniedziałek w moją wyspę? Nie, chyba nie ogarniam tych skrótów. Tak, by the way, dzięki tobie skusiłem się na Switcha, za tydzień kupuję, bo urodziny. Ej, no to super, pompujo. Roger, roger. No jak ten bąbel słodko śpi. Żeby tak w nocy jeszcze spał. Komarów nie, ale sąsiad obok wywala gnojówkę, mam pełno much w domu. Oj, oj, oj. A, Dodo Code. Milena, Dodo Kody były bodajże w jednym z moich poradników. Z małym na spacer, ale do ogrodu, spokojnie, to nikt nie widzi. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł z nim wychodzić na spacery, serio. Jest w przyszłym tygodniu odrobaczanie, za 2 tygodnie trzecia szczepionka, czyli jeszcze 4 tygodnie. Ach. Będę mógł go zabierać na spacery. Ostatnio zmusiłem faceta, żeby siatki w okna wstawiał, bo się spać w nocy nie da. A, no właśnie, no właśnie. No ja mam siatki od zawsze, więc dzięki temu jakoś żyję. A w poniedziałek lecę do MediaMarkt kupować konsolę. No to super, gratuluję. Słuchajcie, jak Dodo Code, to wiecie, co to znaczy. To znaczy, że nie możecie go zobaczyć. I dlatego w tym celu zapraszam komisję do wpisywania Dodo Code'ów. Źle wpisałem, dobra. Szczepisz psa pewnie tym 5G, oczywiście. Oczywiście, że tak. Toxicity, o, szanuję. Jest on zadowolony, bo jego się nie czepiają, a ja zawsze pogryziona. O, to zazdroszczę. Ja to nie mogę wyjść niespryskany czymś. Oj, przepraszam, piesku. Kopnąłem cię przez przypadek. Śpi, śpi. O, jak burknął niezadowolony. Okej, lecimy. Pamiętajcie, linie lotnicze Dodo to jedyne linie lotnicze, którymi prawdopodobnie polecicie w tym roku. Jak słuchanie muzyki w tych HyperX-ach? Szczerze mówiąc, nie mam, no nie mam telefonu, który by miał jacka. Cześć Kosper, siemanko. Więc powinno tak czy siak być spoko. Miesiąc gram, wiem, wiem. Kopruchów?
Aż muszę wejść w Google. Kopruchów. Kopruchy, kopruchy. Ach, słownik śląski. No tak, zapomniałem, że Karolina ze Śląska. Kto mi tutaj na LinkedInie? Aha, czyli Lida szuka. Smutny, no smutny strasznie. Dodo Airlines jest lepsze niż LOT. Change my mind. No LOT odkąd nie daje tych Prince Polo, to się strasznie zepsuł. Okej? Okay. Best friends. Jestem Ślązak i Nowym Gladej. Burza z piorunami. O, to chyba Pato ciebie odwiedzę, bo nie widziałem chyba jeszcze takiej. Warto mimo kwarantanny zabierać szczeniaka na spacery, powinien się socjalizować. No tak, racja. Racja, mogę zabierać przecież na rękach. Greetings. No hej. Tyle dobrego Marta, że mam spory ogród, po którym on lata i jakoś ogarnia życie. Ale to by była straszna mordęga, jakbym miał go na rękach zabierać. O, proszę, 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 bo wiem, że on by się wyrywał. Teraz mam ciągle wrażenie, że coś po mnie łazi. Okej, okay, ale ładnie widzę, że Michał idziesz. Tutaj sypialnia, bardzo przyjemnie. Zobaczmy, co tam masz. Okej, okay. O, no proszę. I lecimy z tym koncertem. Ja mówię, że idę na pole. O, Krakus? Pięknie. Uciekam, bawcie się dobrze, rybaczki. Cześć, Karola, trzymaj się. No, The Last of Us to nie jest, w którym można grać na gitarze. Twoja stara tatu, jak widzisz, no mamy prawie 100 osób, więc tak hype do końca nie opadł. Ale będą co 2 tygodnie w piątki. Dziękuję, Pato, za ten timeout. Nienawidzę takiego spamu. Dobra, to jeszcze został nam drugi pokój do zwiedzenia. Rany, tak jak na to patrzę, to dociera do mnie, ile jeszcze mam pracy w Animal Crossing. A nie, no ale to spokojnie, to przecież początek jest trudny. Ogród ogrodem, chodzi o to, żeby szczeniak świat poznawał. No ja wiem, no ja wiem. Bo mówię ci, że to będzie, on się będzie wyrywał strasznie. Tu będzie kuchnia. Nice. Z kuchnią mam zawsze największy problem, bo mebli mi ciągle brakuje. Chociaż teraz powinno się rozwiązać. Tutaj lodówka. Nice. Gram od kwietnia, wyspę mam pustą. No homo, bro. Spoko, spoko. Ale to tak jak mówię, co drugi piątek będziemy sobie robić te streamy z Animal Crossing. Bo chcę wam pokazywać też nowe, inne gry w poniedziałki. Więc wróćcie, że ja nienawidzę poniedziałku, dlatego. No i oczywiście cały czas zbieramy na schronisko. Jeszcze nie wybrałem schroniska, bo cały czas podrzucacie swoje sugestie. No ale plan jest taki, że co miesiąc inne. O, to fajne, to fajne, to mi się podoba.
Cypher, wiesz co? Myślałem nad tym Star Wars Racerem, ale... Ja się boję, tak myślałem nad tym. 54 zł to nie jest dużo w sumie. Pewnie mógłbym jeszcze użyć monetek i byłoby taniej. Ale tak myślałem o tym, że ja mam sentyment głównie do pierwszego etapu. A jaki jest mój ulubiony styl muzyki? To w zasadzie synthwave tak naprawdę, do jakiegoś czasu. A hymn poznajesz? A nie, będę musiał posłuchać hymnu. No co tutaj mamy? A, sezonka, okej. To prawda. Na smyczy w bezpiecznych miejscach. No będę musiał pokombinować w takim razie. Grywalność nadal ta sama. No na pewno. Tam to była świetna gra. To było dla mnie takie zaskoczenie wtedy, że można to tak dobrze zrobić. Dobra, zobaczmy, czy możemy pływać u sąsiadów. Ten strój jest straszny. Okej, można. Okej, no to myślę, że trzeba będzie jakiś wodny meetup zrobić niedługo. Hop! Mam wszystkie nuty poza urodzinową, a urodzinową zbiorę prawie zarówno miesiąc! Właśnie do mnie dotarło, że za miesiąc i jeden dzień mam urodziny. A jeszcze pamiętam Sylwestra. Wow! That's heavy, bro. Czy Animal Crossing jako pierwszy X na Switcha jest dobre? Tak, moim zdaniem tak. No i patrzcie, pływamy sobie tak z Michałem. Jeden i drugi w czapce, wiadomo, żeby nas słońce nie poraziło. Chociaż jest 20. To jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Zawsze trzeba się zabezpieczać, kochani. Czy to przed słońcem, czy przed wirusami. Moon Jellyfish. Blech. Dziwnie się czuję pływając w tej czapce, w tych okularach. Więc tak naprawdę stream za poniedziałkowy 3 sierpnia to będzie taki urodzinowy trochę. Tak, no niektórzy powinni się zabezpieczać też przed robieniem dzieci. Wszyscy powinni się zabezpieczać. Tak naprawdę, jeśli nie chcą mieć. Przygarnijcie zwierzę, to wtedy macie namiastkę tego, co to jest mieć dziecko. Dobra, kolejny krab. Och, to już będzie na handel. O, jak się przyciąga mały. Też powiem wam, że trochę miałem problem z tym, że zawsze lubiłem mieć czysto w domu. Czysta podłoga, żadnych paprochów na ziemi, a on non-stop gubi sierść. Nieważne ile raz go wyczeszę, on gubi sierść, więc już mam wywalone. Często odkurzam, często myję podłogę i to tyle. Ale to jest niesamowite, jak do wielu rzeczy można się przyzwyczaić. Nie lubiłem strasznie mieć sierści na ubraniach. Też mnie to irytowało. Teraz sam go tulę, jak mam sierść, to... Dobra, wyjebane, rolką się zbierze. Więc... Dużo to zmienia i to była... Przygarnięcie tego psa to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem od lat. Dzisiaj badania będzie miał robione, to znaczy miał robione, czy aż tak, no dosyć sporo jej gubi, no trochę jej gubi, więc jak go zabiorę do weta, to też będę rozmawiał o jakiejś suplementacji może.
Błażej, dobre pytanie. Jeśli chodzi o Animal Crossing, to najczęściej gram handheldowo. Przyzwyczaję się, kłaki swojego kota miałem nawet w herbacie. No, właśnie. Tu akurat jeszcze tego, tej sierści nie ma w jedzeniu. Ale już widzę, że dzisiaj odkurzałem i dalej ta sierść wszędzie jest po prostu. To też jest tak, że ja go nie mogłem przyzwyczaić zupełnie do czesania. Więc dopiero łapówką mi się udało go przyzwyczaić, a dziękuję. A psik. Cześć Julia, siemanko. Więc dopiero jak go nauczyłem i przyzwyczaiłem do czesania, to pierwsze czesanie to był koszmar. To dwa razy szczotkę musiałem czyścić, bo tyle było tej sierści. A teraz na luzaczku. I to też robię po to, żeby kleszcze ewentualne z niego ściągnąć, bo ostatnio miał wykręcanego jednego. Słuchajcie, no teraz odwiedzanie was to jest zajebongo. Pływamy sobie. Muzyczka jest, fajnie jest. Działa sprint w wodzie? Nie, właśnie Michał, trzeba spamować przycisk. Żeby szybciej pływać. Więc niestety, ale nie działa. Muszę sprawdzić. Szkoda, że nie można się dzielić tymi rzeczami, bo ja bym chętnie Michałowi teraz oddał tak naprawdę te... Chybałem, że się znowu stwierdził. Oddałbym chętnie Michałowi te rzeczy, które znalazłem, bo one mi nie są potrzebne, a on może jeszcze nie zebrał. Ach. Więc tak naprawdę ja już sobie odpuszczę zbieranie tego, nie będę mu zabierał. Tym bardziej, że perłę to najlepiej, żeby on właśnie znalazł. I wypływamy w takim razie. Nie wiem do końca, gdzie wypłyniemy, bo to nie moja wyspa, ale zobaczymy. A właśnie, słuchajcie, jeśli let's play, to jak długi? Godzina? Dłużej? Krócej? Jak wy to widzicie? Jaka długość jest dla was optymalna? Hehe, długość. Ja nigdy nie dojrzeję. Będzie odcinek ze stanowiska mojego, na pewno. Jak będę miał co tego nazwy stwierdział. Ja do Kiby czasem mówię klocek. Nie da się, raczej się nie da. Jeśli nic nie zmienili względem ryb i robaków, to się nie da. I zaraz sprawdzimy. Do 30 minut. 3 kilometry, no i taką długość to rozumiem. 2 godziny. O kurde, o Shark, jesteś, siemanko. Kurde, 40 minut, 45 minut. Aha, żeby na lekcji oglądać chyba. To mnie zawsze do godziny to czasem tutorial trwa. No to właśnie, to zależy od gry 30-45 minut. O, źle. Dla mnie 2 godziny gitarka. Ja myślę, że takim złotym środkiem będą godzinne. Cześć Sally Hadi Paltair. To jest optymalnie ta sama esencja, czyli 2-3 godziny. Let's play godzinę na odcinek to jest w sam raz, za długi też mi się tak wydaje, że po prostu dłuższych nie będziecie oglądać. Zawsze jest opcja oczywiście wznowienia playbacku, ale zastanawiam się, kto wraca do takiego materiału. Dobra, to też już miałem, więc... O, obudził się książę. Kiba, chodź tu. Chodź Kiba. No chodź. Chodź. No chodź. Ach, ty gamoniu. Dobra. To idź. Idź, co tam miałeś robić, to idź. No chodź. Chodź Kiba, chodź. Patrz, co tu mam. No.
No chodź. Chodź, pokaż się tylko do kamery i cię puszczam. O, jest Kipcio. Zaaferowany. Tak, jesteś gwiazdą, nie? On jest niesamowity, nauczyłem go już tak, że jak siadam po turecku, mówię do niego chodź, to przychodzi, wskakuje i się układa tak do spania. O! Dobra. Malutki, przepraszam, że cię tak maltretuję, proszę bardzo. O, proszę piesku. Dobry pies. Dobry pies, no. Masz... Oj, kolor ciała, kosteczka. No nie wiem, nie mam sierści akurat. No co, bąbel? Idź na kupę albo idź na siku. Gwiazda? Gwiazdy są. Nie wiem, gdzie płynę, ale patrzę, co on robi. Jak się obudził, to metabolizm trochę przyspieszył. A, odwieczny wróg schody. O. Dobra, sikane. Dobrze. Dobry pies. Dobrze, dobrze. Lej na matę. Dobry pies. No, super, super kiba. Dobry pies. Dobry pies. To idź jeszcze tam klocka postaw. Idź, idź na matę, jeszcze się zeskaj. A moim zdaniem, jak wyjdziesz z materiału i na przykład YouTube, to już ci na głównej nie wyświetli. A dobre pytanie. Dobra. O, niebieska muszelka. No nie będę zabierał przecież. Szkoda, że nie można sikać do wody. Boże. Czekajcie, bo on jakoś zbyt wesoło poleciał tam. Także poczekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, miałem dobre przeczucie. Taki balas. Słuchajcie, taki balas. Dobrze, że tam poszedłem, bo on jeszcze ma tendencję do zjadania własnego klocka.
Więc akurat zdążyłem go zabrać, żeby tego nie zrobił. Sprzątnąłem. Cześć, Nefretka, siemanko. Nabroił... Nie, na szczęście nie. Opa! Nasrał i to tak nasrał, że łopanie. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Bydlak śmierdziel straszny. Musiałem go zabrać stamtąd, żeby tego nie zjadł, żeby zdążył to wyrzucić. Bo tak to trochę taki wiesz, wiecie, uroboros. Matko, co ja słucham. Och, akurat wróciłam na kupę. Pełen zestaw był. Było siku na matę i kupa na... też na matę zresztą. Ciepły, świeży klocek prosto z piekarnika jest bardzo dobry. No nie wiem, twoja stara tatu. Ale no słuchaj, no. Możesz zawsze zostać taką Magdą Gesslerką. Kreator smaku i... ty się... Młodego rodzica się, no już taki młody to nie jestem, no. Dobra, zobaczmy co jest u Michała w sklepie. Dobrze, że akurat nie wiem, no przecież, słuchajcie, no ale no nie była rzadka chociaż, więc dobrze, że nie na klatę. Siku na matę. Co to za japoński? Ouu, takich gogli chyba nie mam. Tak, kupię. Dzięki twojej recenzji kupiłem Artisan Wireless. Jestem zachwycony z bezprzewodowych słuchawek. Hej, super, cieszę się, bo to są naprawdę dobre słuchawki. A już w przyszłym tygodniu będzie materiał o adapterach Bluetooth do Switcha. Będą materiały w zasadzie, bo będę zestawiał w jednym materiale dwa adaptery GuliKit, a w drugim będzie Genki. Genki jest stosunkowo drogi, ale ma to trochę swoje uzasadnienie. Sranie na Steamie. Mogę, mogę. O, jaka flaga. Gdzie ten mały Polas? O, wytarzał w kupie, okej. Metallica. Enter Sandman. Okinawa siku na matę. Okej, u Michała spędziliśmy w zasadzie prawie pół godziny, więc teraz odwiedzę jeszcze jedną osobę. No i pytanie, czy to ma być Pato, która ma burzę, czy lecimy dalej z listą? Nie, absolutnie nie krzyczę na niego. Z drugiej strony czytałem, że to jest norma u szczeniaków, że zjadają burza. Burza. Ja mam Celest. O. Gdzie byłeś malutki? Co tam byłeś, co widziałeś? No? Huchnij, albo dobra, lepiej nie huchaj mały. No, klockojadzie, no nie patrz tak na mnie spod byka. No i teraz mnie liżesz po tym, jak lizałeś klocka? Dobra, no, pójdę się umyć, no. Już nie mam wyjścia w takim razie. Kładź się mały. Jak nie będzie, to sobie pójdzie dalej. Zelżała. Okej, okay, pioruny. No a swędzi obroża. No właśnie dzisiaj wyjątkowo spokojnie, jeśli chodzi o donacje na schronisko. Ale wiadomo, no nie na każdym streamie coś musi się dziać, prawda? Spędzamy miło czas. Porozmawiać ze swoim małym. Ja mam tylko cichą nadzieję na Beznisa Apruvala. Dobra, zobaczmy kto jest następny na liście w ogóle. Jak się małemu podobały figurki na szafie. No generalnie to w ogóle Kiba uwielbia salon. Uwielbia salon, w którym nagrywam. I uwielbia zwłaszcza dywan.
Zwłaszcza dywan uwielbia. Jego pęcherz uwielbia ten dywan, dokładnie rzecz biorąc. Więc no nie ma wstępu do pokoju nagrywania. Przynajmniej jeśli nie jest to granie na konsoli, jak grałem z nim na PS4. W ogóle on jest niesamowity, ale on się gapi w ekran. Jak włączam Story of Seasons, to on siedzi i się gapi. Dobra, polecę do następnej osoby z listy. No już cię głaszczę. I w tym czasie staram się... O, I wanna visit someone. No już po brzuszku. Po brzuszku. O tak, o tutaj. O tu drapchamie. O tak. O brzuszku. I mięciutki brzuszek. No to już wiadomo, że kupa była. Dobry pies. Cześć Norbert, siemanko. Dobra, online play. Lecę do następnej osoby z listy, bo nie chcę robić czegoś takiego. Mój lubi oglądać 1 z 10. Dobra. Dodo code. No i wiecie co to znaczy. Jak jest łysy brzuszek słodki. No jest łysy brzuszek, a teraz się jeszcze przeciąga maluszek, ale on ma długie te łapy. Myślę, że będzie kawał piesa. Ale będzie biegał ze mną. Ty, ucho ci się odwinęło, ty, gamoniu mały, no. Ej, w sumie mam twardy, o Jezu. Rozłączyło mnie i doszło do zmiany do kodu. I tak już nie da się podmienić, a i tak to myślę, że zdążymy odwiedzić jedną wyspę. Norbert, dodali chociażby pływanie, więc no jest trochę zmian. Ale skoro dodokod wprowadzamy, to musi być komisja wprowadzania dodokodów. Dziewczyny, czuwajcie. I lecę do następnej osoby z listy. Także Pato, wybacz, ale nie będzie dzisiaj piorunów u ciebie. U mnie spadały gwiazdy przed chwilą. No, u Michała też. O! Patrzcie, coś się wysrało. O, dobra, już się naprawiło. Lecimy na zadupie. Gdzie ten bąbel? A, tutaj jest. Dobrze, leż sobie bąbel. Tu. Patrzę, nie, no nie zżera mi procka nic na MacBooku. Wybaczam, wracam moczyć dupę we wodzie. No w burze, głupia. Kilka razy będą spadać. Naprawdę mogą wiele, wiele... O, wow! Cześć Tobi, siemanko. Nie strzela ci klocka nic na MacBooku. Nie. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, nie po to wybudowałem cmentarz, żeby się bać. No, w sumie tak. Dobra. Czekajcie, jeszcze coś muszę garnąć tutaj. Jeszcze coś tylko ogarniam przez sekundę i zaraz będziemy ogarniać. Ale ładna wyspa. O, jaki strój!
Fuck, dobra. Dobra. Okej. Okay. O, najpierw Celeste. Okej, okay, prowadź. Dzisiaj za późno wróciłem do domku, ale następny... Okej. Okay. Po setkach godzin, nice. Prowadź mnie do Celeste. Czapa jest zajebista. Dobra, wskoczymy Celeste, a ja muszę jeszcze... Widzę, młodzież na social media ma nowy challenge. Jaki challenge? Wciskałem sobie cytrynę do oka. Czekam, aż zaczną sobie wciskać szpikulec do lodu, do oka. Do dupy nie chcę wcisnąć. Zasłużyliśmy na tę pandemię jako gatunek. O! Jest! Dawno jej nie widziałem. Cyk. Cyk. Przepraszam, ale zamawiam sobie jedzenie na szybkości, bo chcę, żeby po streamie mniej więcej było. Gotowe. Dobra. Zobaczmy przepis, jaki dostałem. Cancer table. O, w mordę. Tak, tak. COVID parties robią w Stanach. Zapraszają osoby, które są potencjalnie zarażone i zakładają się nawet, kto z uczestników imprezy pierwszy się zarazi. Naprawdę, zasłużyliśmy na to wszystko. Znaczy, my tutaj nie. Ładna, podobają mi się te ścieżki. To są chyba nałożone na zwykłe ścieżki. Okej. Okay. Tu wzrakiem, choć teraz bez maski. No, też mi się tak wydaje. Nawet byłem ostatnio z mamą na zakupach. I zwróciła uwagę typowi, który stał bez maseczki, normalnie ładował się tam z zakupami za nami i ona mówiła, przepraszam, to co, już nie ma obowiązku dystansu społecznego i noszenia maseczek? Nie wiem. Dla mnie ludzie, którzy nie wierzą w pandemię i to są właśnie tak jak Litka mówi, to są ludzie, którzy nie wierzą w szczepionki też i nie wierzą w zmiany klimatyczne. Cześć Superion, siemanko. Hej, deszcz na Nintendo, siema. No dzisiaj nie jest poniedziałek, ale dzisiaj jest update. Ja nie noszę maseczki, bo mi się serio ciężko oddycha. No tak, no ale założenie do sklepu, to wiesz, to jest 5 minut, 10 minut w sklepie. 80-90% młodych ludzi, takich około 20 lat. No tak, tak, tak. To też zauważyłem, że mają generalnie w dupie. Tu fajnie. Właśnie to jest ciekawe, że starsi ludzie głównie przestrzegają tego chodzenia. Parę miesięcy się zbierał, no tak. I wierzą, że ziemia jest płaska. Dokładnie. Cześć Maciek, hej! Ja noszę przyłbicę. O, no przyłbica też jest spoko. No i bardzo dobrze zrobiła, że go wyprosiła ze sklepu. Brawo dla niej. Zresztą w Stanach był jeden gość, który wygonił jedną Karen ze sklepu i zebrali dla niego ludzie w internecie 100 tysięcy dolarów. I uwaga, uwaga, ta Karen chce teraz trochę tych pieniędzy. Po prostu typowa Grażyna. Mam nadzieję, że żadna z waszych mam nie nazywa się Grażyna, a jeśli się nazywa, to nie jest przytyk w ich stronę.
O właśnie, to pytanie. Ja w sklepie, w autobusie, na przystanku, jak jest, też nałożę... Nie nakładam, bo jestem cholernym... Okej. To znaczy, ja też jak wychodzę na, chodzę na ulicy, to jest pusto, to nie zakładam maseczki. No maskę w robocie codziennie. No tak, no to się nie dziwię. Jak byłem u Kateryny ostatnio, to też maska. Tylko teraz te fartuchy jeszcze macie. Tatuję w masce od zawsze, a klientów, no to teraz im dajemy maski. Dajecie nawet, wow! Nie, no ja przyszedłem do Dirty Last ostatnio ze swoją maską, tylko mówię, Kateryna miała fartuch jeszcze. O kurde, nie, ale w maseczce to bym nie biegał akurat. Maska na ryja, wszędzie krew, flaki i ból przemijania. Serio? Ej, nie widziałem takiego nalotu. Nie, nie było u mnie, ale to mega. To zobaczę, co jest u sióstr. W autobusie tego zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć. Ja nawet w autobusie łapię się na tym, że... staram się nie łapać tych wszystkich poręczy i tego wszystkiego. Bo tak sobie przypominam, kurde, przecież... przecież tutaj można złapać. No w czasie biegania nie trzeba, no ale nie oszukujmy się, jeśli biegacie w jakichś grupach ludzi, to wypada jednak mieć. O kurde, ale się troszkę przycina chyba. Robią naloty i Sanepid też robi naloty. No i bardzo dobrze. Maciej, co robisz poza YouTube'em? Pracuję w korporacji, która robi strony internetowe. O, automat. Ale ten automat chyba mam. To muszę zorientować się, jak to u mnie jest. Ale to super, to bardzo dobrze robią nawet. Ja też nie wiedziałem, nie słyszałem. Że takie zamykanie drzwi, trochę tak, trochę tak. No bo tak naprawdę wystarczy, jakby stanęli w tych drzwiach jeden funkcjonariusz i by sprawdzał po prostu. Więc zamykanie trochę jest średnio bezpieczne. No. Ale to też... swoją drogą, tak z innej trochę beczki, to jest niesamowite, że właśnie nie chcę tutaj nic podsuwać, ale właśnie czasy pandemii, takie wyjątkowe czasy, potrafią wpływać na to... Poczekajcie chwilę, bo ktoś do mnie... Tak, słucham.